To kolejny film, przed którym tak bardzo zżerał mnie stres, że nie mogłam w nocy zasnąć. A więc poznajcie moje trzecie dziecko, moją własną markę odzieżową, La Gru. To może zacznijmy od początku. Dlaczego, po co i jak to się stało? Od kiedy rozpoczęłam samodzielną produkcję, od kiedy zaczęłam współpracę z nową agencją, nabrałam wiatru w skrzydła. I to dzięki Wam, bo pokazując marki tutaj, które oglądaliście i dzięki Waszemu zaangażowaniu, te firmy odnotowały niesamowite sprzedaże, nieporównywalne z innymi większymi twórcami. I właśnie dzięki temu trafiła do mnie kolejna propozycja. Pewnego dnia razem z moją menadżerką Justyną dostałam zapytanie, czy nie chciałabym stworzyć autorskiej marki modowej. Od początku do końca stworzonej przeze mnie we współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Tak naprawdę to było dla mnie spełnienie marzeń. Samo to zapytanie, mimo tego, że wiedziałam, że to wszystko jest jeszcze takie w sferach marzeń, w sferach snu. Ale ucieszyłam się i uwierzyłam w to, że jestem w stanie to zrobić i moja znajomość trendów, śledzenia mody, nawet nagrywania materiałów modowych przyda się wreszcie na coś i będę mogła stworzyć coś, w czym wyżyję się totalnie artystycznie. Kiedy moja wyobraźnia będzie pracować na najwyższych obrotach i będę wymyślała kolekcję, która będzie w stanie spodobać się każdemu, każdej kobiecie. I tak dwóch nieprzeciętnie inteligentnych i zabawnych mężczyzn stało się moimi inwestorami w tym ogromnym przedsięwzięciu. Początki, nie ukrywam, były nudne. Organizacyjne spotkania, burza mózgów, tak naprawdę decyzyjność na temat nazwy, koloru przewodniego, adresu strony, metek na ubrania, opakowań, kolorów, materiałów, po prostu ogrom tego. Wybór grafiki, która chyba sama trwała 3 dni i widzicie nawet na załączonym obrazku, ile propozycji było, spośród których musiałam wybrać tą jedyną. Były zarówno totalne klapy i totalne oczarowania. Myślę, że takie uczucia towarzyszą każdemu projektowi. Ale zacznijmy od nazwy. La Gru. Z francuskiego żuraw. Nie mogliśmy wpaść na nazwę, która bardziej byłaby spójna ze mną. I ja zawsze chciałam, żeby moja marka miała w nazwie właśnie moje nazwisko. Więc myślę, że La Gru to był idealny wybór. I mało tego, klepnęliśmy tą nazwę już na samym początku, na pierwszym spotkaniu. Długo się nad tym zastanawiałam, żeby nazwać ją totalnie inaczej, śmiesznie, a może dziwnie, a tak naprawdę padło na taki najbardziej spójny z moim nazwiskiem wybór w języku francuskim, bo zawsze mi się ten język podobał. No dobra, teraz chciałabym Wam opowiedzieć o kolekcji. Zanim ona powstała, zanim zobaczyliśmy finalny efekt, odwiedziliśmy szwalnię 5 razy, tak mi się wydaje, i nie byłoby tego, co jest, nie zobaczylibyście tych ciuchów w takiej formie, gdyby nie oceniona pomoc właścicielki szwalni, niezwykle eleganckiej i przemiłej kobiety z 30-letnim doświadczeniem. I tu jestem ogromnie wdzięczna, bo zarówno w krojach, jak i materiałach była dla mnie ogromną pomocą i osoby, które tam pracują, są niesamowicie sympatyczne i pomocne. A to jest najważniejsze przy takim projekcie, żeby trafić na osoby, które tak samo wierzą w ten projekt, jak i Wy. I myślę, że będę wspominać je nawet jak ta marka nie wyjdzie i nie pójdzie dalej w świat. Po prostu tak, uwielbiałam te wizyty i dalej je uwielbiam. Nie mogę się doczekać, jeżeli będzie możliwość stworzenia kolejnej kolekcji. Ale zanim kolejna, to posłuchajcie bardziej o tym. Materiały. Materiały są zaprojektowane i stworzone specjalnie dla nas. Więc nie ma opcji, żebyście zobaczyli je w Zarze, czy też w innych butikach lub lokalnych markach modowych. Nie musicie się o to obawiać, a rozpiętość tego, jakość tych materiałów, to zarówno wysokiej jakości poliester, jak i jedwab. I chyba najbardziej mnie to zachwyca w tej kolekcji, że nie tylko we wzorach, które zobaczycie, możecie znaleźć coś dla siebie, ale także w materiałach możecie również znaleźć coś dla siebie, bo macie poliester, bawełnę, jedwab, więc no, pełna rozpiętość. Lokalna produkcja. Wszystkie kreacje, łącznie z haftami, produkowane są w Polsce. Szyte i produkowane są w Polsce. Jedynie materiały pochodzą z Hiszpanii i Grecji. Więc tu Wam mówię od razu, żebyście mieli pełną świadomość tego,
co będziecie mogli zakupić w moim sklepie. Ochrona środowiska. Wszystkie dodatkowe materiały, czyli metki, opakowania i nawet taśmy klejące są wyprodukowane z papieru, więc nie dokładamy jeszcze tego plastiku, którego już i tak naprodukowaliśmy jako ludzkość bardzo wiele. A dodatkowo jeszcze cała ta kolekcja jest stworzona tak, by posłużyła Wam na kilka sezonów. Te ciuchy są tak wykonane w takich krojach, które będą mogły wisieć w Waszej szafie sezonami. Mam nadzieję, że tak jak ja, będziecie w swoich szafach trzymać stworzone przeze mnie ubrania. W kolekcji znajdują się 4 propozycje dla każdej kobiety i na każdą okazję, a są to również odsłony mnie. Ale zaraz to wszystko zrozumiecie. Pierwszy projekt to odważna. Sukienka o nieprzeciętnym kroju z frędzami, które płyną przy każdym ruchu. Perfekcyjna na okazję typu przyjęcie, wesele, ale także w momencie, kiedy chcecie poczuć się po prostu kobieco i po prostu ładnie. Tutaj są świetne rozwiązania, bo sukienka jest na 2 wiązania, które możecie dopasowywać do swojej figury. Nieważne, czy macie szerokie biodra, czy duże uda, czy totalnie nieproporcjonalną talię, ta sukienka pozwoli Wam podkreślić to, co lubicie w sobie i ukryć to, co niekoniecznie chcecie pokazywać. Dla mnie inspiracją do tej sukienki była kreacja takiej hiszpańskiej marki Cozy, chyba tak to się mówi, ale przepraszam, jeżeli mylę tę nazwę. I tutaj zainspirowałam się tymi frędzlami właśnie. Zobaczyłam, jak one pięknie pracują. Macie nadbudowane barki, tutaj ramiona, w których macie poduszki wszyte. Macie przepiękne, przydługie rękawy, które układają się w taki niezwykły sposób. No mogłabym o niej opowiadać godzinami. Ja jestem tym projektem zachwycona i uwierzcie mi, jak robiliśmy sesję zdjęciową, to żadna kobieta nie mogła przejść obok tej kreacji obojętnie. Po prostu obracały się, patrzyły. To jest taka sukienka, która robi szał na każdej okazji. Po prostu. Więc zobaczcie, wpadnijcie na stronę i zobaczcie, jak wygląda w totalnie 2 różnych odsłonach. Wystarczy tylko zmienić dodatki i sukienka spełnia swoje różne role. Druga odsłona to seksowna. Stworzyłam spódnicę, w której każda kobieta poczuje swój seksapil i pewność siebie. A dlaczego? Spódnica jest z wysokim stanem i z paskiem w talii. Idealnie podkreśla biodra i wysmukla uda. Dodatkowo ten pasek w talii jeszcze bardziej ją podkreśla, więc naprawdę cała sylwetka nabiera takiego bardzo kobiecego wyglądu. I tutaj śmieję się bardzo z tego, co działo się na sesji zdjęciowej, bo w momencie, kiedy ubrałam tę spódnicę, to 2 mężczyzn zapytało mnie o numer telefonu, a nie przydarzyło mi się to przez ostatnie 1,5 roku. Więc chyba robi robotę. Nawet sama nie sądziłam, że ta spódnica będzie tak działać na facetów, więc to jest dosyć zabawne. Dziewczęca. Niesamowita to idealne określenie na tę sukienkę. Na mnie widzicie ją w krótszej wersji, bo ja po prostu lubię tej długości kreację. Więc tutaj nie sugerujcie się tym, jaką długość ma ona na mnie. Ja uważam, że jest to sukienka, która naprawdę nadaje się na każdą okazję, zarówno od imienin cioci, randkę, hulajnogę, na pójście do pracy. Oczywiście w zależności od tego, gdzie pracujecie. I tu robotę w tej sukience robią niezwykłe rękawy, bardzo ciekawa stójka i materiał. Bo materiał to jedwab. I podczas noszenia tego na sesji zdjęciowej, podczas przymiarek, ja miałam takie określenie na tę sukienkę, że to jest jak założenie na siebie wiatru. My robiliśmy sesję zdjęciową w 35-stopniowym upale, w pełnym słońcu i uwierzcie mi, że ubierając tę sukienkę, w ogóle nie odczuwałam, że mam coś na sobie. Po prostu ją tak przyjemnie się nosi i ta jakość po prostu powala. I mówię tutaj z ręką na sercu, że udało mi się. Naprawdę jest sztosem. Ostatnia odsłona i osoby, które śledzą mnie od zawsze, wiedzą, że w tej kolekcji nie mogło zabraknąć tego. Czyli dres. Ale dres, który wygląda tak stylowo i tak szałowo, że po prostu miałam na sobie wzrok zarówno mężczyzn, jak i kobiet non-stop. Kolor jest totalnym hitem. Jest to lawendula, lilia, zależy jak to nazwiecie, ale no jest to totalny trend. Ten kolor po prostu się nosi i
On na każdej kobiecie wygląda wyjątkowo. Pasuje do każdego typu urody i sprawia, że ten ubiór jest taki kobiecy w trendach, mimo tego, że to jest dres. No naprawdę, nie tylko wygodny, ale także stylowy. To jest dla mnie najważniejsze. Krój spodni sprawia, że nogi wyglądają szczuplej, biodra są podkreślone, no i pośladki też dobrze wyglądają. Mają taki pstryczek, taki w postaci haftów na sznurkach i w postaci małego, wyhaftowanego kubka kawy nad pośladkiem. Więc no, takie słodkie, małe detale, które naprawdę robią robotę w tych spodniach. Do tego jest bluza, która jest niesamowicie wygodna. Miałam okazję przetestować naprawdę te ciuchy i jestem z nich ogromnie zadowolona i naprawdę sprawdzają się przy użytkowaniu. Bluza ma przepiękną grafikę, w której jest kubek kawy i napis Creative Fuel. To jest bezpośrednio powiązane ze mną także, bo jak wiecie, jestem ogromną miłośniczką i fanką kawy, a kawa też łączy się z momentami w moim życiu, które przejawiały się ogromną kreatywnością. Nie tworzę bez kubka kawy, nie funkcjonuję bez kawy, więc kawa musiała znaleźć się na bluzie. I bardzo podoba mi się ten efekt. Haft jest wykonany porządnie, no i w kolorze, który jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość tego dresu. Pewnie pojawią się pytania o rozmiarówkę i ceny. A więc zacznijmy od cen. Będzie to od 200 zł do 400 mniej więcej. Dokładne ceny zobaczycie na stronie, więc Was tam serdecznie zapraszam. Rozmiarówka jest od XS do L, z tym, że jedna sukienka będzie pasowała również na większe rozmiary ze względu na rozwiązanie w postaci wiązań. Także zobaczcie. Mam nadzieję, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Od dziś dostępna jest połowa kolekcji, drugą część zobaczycie za 2 tygodnie. Ilość jest totalnie ograniczona. Jest to spowodowane tym, że dopiero poznaję ten biznes i nie wiem, czy moja marka będzie kontynuowana. Wszystko zależne jest od Was, od tego, jak Wam się ona spodoba. Ja wiem, że razem z osobami, z którymi współtworzyliśmy ten projekt, daliśmy z siebie naprawdę wszystko. Jest późny wieczór, ja to nagrywam już po nagraniu odcinka. Tutaj mam 100 kartek, które podpisuję odręcznie i dostanie je pierwsze 100 klientek, które zrobią zamówienie u mnie w sklepie. Na sam koniec chciałam podziękować wszystkim osobom, które okazały mi ogromne wsparcie i pomagały mi swoją wiedzą i zaangażowaniem. To dzięki Wam mogę dzisiaj pochwalić się, że jestem posiadaczką własnej marki odzieżowej. A teraz serdecznie Was zapraszam do sprawdzenia mojego sklepu. Korzystajcie z kodów rabatowych, będą one ograniczone. Więc miłych zakupów. Dajcie znać, co sądzicie. Ola Group.